Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj bardzo łatwe i szybkie lody domowe. Będą to pyszne lody z prostych składników, bez konserwantów. Do przygotowania tych pysznych kanapek lodowych potrzebne będą śmietanka 30%, cukier puder, mleko skondensowane, wanilia, alkohol, wiórki czekoladowe, syrop owocowy i herbatniki. No to zaczynamy! Do wysokiego, dobrze schłodzonego naczynia wlewamy śmietankę 30%. Śmietanka również powinna być bardzo dobrze schłodzona. I zimną śmietankę zaczynamy uwijać. Po chwili uwijania stopniowo dodajemy 5 łyżek cukru pudru. I śmietanę dalej uwijamy. I do puszystej już śmietany w trakcie uwijania dodajemy wanilię. A następnie, gdy śmietana wyraźnie zaczyna już gęstnieć, zaczynamy dodawać mleko skondensowane. I mleko skondensowane również dodajemy stopniowo. Dodatkowo do ubitej śmietany można dodać 2-3 łyżeczki alkoholu. Alkohol zapobiegnie powstawaniu kryształków wody w lodach. I z tak przygotowanej śmietany można przygotować lody z różnymi dodatkami. Część kremu przekładamy do drugiego naczynia. I dodajemy kilka łyżeczek syropu owocowego. I lekko mieszamy, tak aby w kremie pozostały smugi soku. Do drugiej części kremu dodajemy posiekaną czekoladę. Dno foremki wykładamy ulubionymi herbatnikami. I jeżeli używamy herbatników oblanych z jednej strony czekoladą, wówczas herbatniki układamy czekoladą do góry. Ale zwykłe herbatniki również świetnie się sprawdzą. I na warstwę herbatników wykładamy krem. Wyrównujemy powierzchnię. I układamy herbatniki czekoladą do dołu. Całość przykrywamy folią. I wstawiamy do zamrażarki na co najmniej 4 godziny lub na całą noc. I podobnie postępujemy z drugą częścią kremu. Po wyjęciu z zamrażarki lody kroimy na porcje. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!